Jeżeli chcemy wymienić butlę gazową w zasobniku, pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, to jest zakręcenie zaworu odcinającego gaz na butli, maksymalnie do końca. Gdy już poczujemy opór, to wystarczy. Podczas odkręcania butli gazowej poczujemy niewielki zapach gazu, ale jest to tak niskie stężenie, że nie jest to niebezpieczne. Jak pamiętacie, mamy lewy gwint na krętce, jest on oznaczony nacięciem. Czyli jeżeli zakręcamy, robimy to w odwrotną stronę wskazówek zegara. Jeżeli chcemy odkręcić, robimy to w stronę wskazówek zegara, czyli w prawo. Butlę mamy wypiętą. Zapinamy ją dokładnie w ten sam sposób, tylko w odwrotnej kolejności. Czyli bierzemy, zakładamy wąż do butli i kręcimy w odwrotną stronę wskazówek zegara, czyli w lewą stronę zegara. Trzeba zawsze pamiętać, że po każdym założeniu butli sprawdzamy szczelność sprayem do sprawdzania szczelności gazu. Te spraye są ogólnodostępne, nie są drogie i wystarczają na dość długi okres czasu. To wszystko.